Hej, hej, a was witam bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam was na kolejny odcinek w naszej grze Hitman Rozgrzeszenie. Nic nie zmieniamy, kontynuujemy od miejsca, w którym żeśmy zakończyli odcinek poprzedni. Tom, potrzebny mi nowy garnitur. O, panie 47. Co za radość. O, tak, widzę, że potrzebuje pan nowego garnituru. Proszę iść za mną. Tędy, proszę, tędy. Proszę, proszę, tędy. Do mojej przebieralni. Aha, czyli już teraz idziemy, tak? Proszę, wejdź do środka, 47. No to załóżmy, przymierzmy. Czy będzie nam do twarzy, czy będzie pasował? Wow! Dużo lepszy od pańskiego garnituru. Proszę spojrzeć. Ręcznie przędziona wełna, wzmocnione szwy. Obejrzyjmy się. Widoczne nici. W lustrze. I oczywiście jedwabna podszewka. No pięknie. Bierę. Bo te są jakieś inne, widzę. Ten, nie, ten mi nie pasuje. Po piersie jakieś. Coś tu mogę jeszcze. No dobra, płacimy. Pasuje. Pasuje? Tak. Jak rękawiczka. Będzie coś jeszcze? Nie, dziękuję. A może? Co on tu jeszcze ma? Jakieś próbki materiałów, koszule. No ale to już wszystko 47. Mamy. Nie, no to tyle. Dziękuję. Chcę zapłacić. Proszę, paragon. Proszę, paragon fiskalny dla mnie. No nie chce nam dać paragonu. No dobra. Idziemy tutaj. Dobrze. Zobaczmy, co tutaj mamy. Nożyczki. Czy nam się przydadzą nożyczki? Może? Ale patrzcie, nie mamy naszej spluwy ukochanej. Niedobrze, niedobrze. Przebranie. Gdzie to przebranie jest? Tutaj widzę, gdzieś nam się podświetlało. Dowody. Dobra. O, mamy przebranie, dobra. To za kogo my się przebierzemy? Czy ja wiem, czy to przebranie jest dobre? Ciężko powiedzieć. Tu mamy jakieś przebranie. A weźmy to. Przebranie nurka. Hmm.
No niech będzie to przebranie nurka, no. A, muszę opuścić sklep w nowym garniturze. A już się ucieszyłem, że mogę w czymś innym wyjść. O, fajne też. A to weźmy, zobaczmy. No. Dobra. Musimy założyć niestety to swoje. Trochę żeśmy sobie tutaj... Prawda? Aha, czyli to już wszystkie są spakowane. Trochę żeśmy sobie tutaj zrobili rawie mody. A co to jest o to? Patrzcie. Nie mam pojęcia. No to tyle chyba tu by było, bo więcej wydaje mi się, że nie. A tu jeszcze coś mamy, patrz, jakieś drzwi? Nie. Nie da się przejść. Czy możemy tu jeszcze w jakąś interakcję z tym panem wejść? Chyba niekoniecznie. No nic, trudno. Wychodzimy. Nie chcę od nas pieniążków, trudno. O, tyle. No tyle w tym etapie. A książki żeśmy nie znaleźli. No dobra, kontynuujemy w takim razie. Cześć, pierdolcu. No dobra, chuju, gdzie dziewczyna? O, Laila. Widzisz? Nic jej nie jest. Jeśli chcesz, by tak zostało, chcę dostać 10 milionów. Natychmiast, zgodnie z umową. Co do tej kasy? Nie mam pełnomocnictwa, by ją wydać. Co? Nie masz czego? Jaja sobie kurwa robisz? Nie, to tak nie działa, kolego. Lepiej znajdź kogoś, kto ma to pełnomocnictwo, albo nici wyjdą z naszej umowy. Liczę do trzech. Daj mi porozmawiać z przełożonym. Pierdolony chuj! Co ty robisz, to kurwy nędzy? Ojej, rozłościłem cię, przepraszam. Nie! Cóż, koniec zabawy, kolego. Dawaj 10 baniek, a jak będziesz mnie chciał wydymać, to zrobi się 20. Dorzuć tę cipę. Dobra, dupku. Niech tak będzie. Ładną masz dupcie, złotko. Co ty robisz z krzywą kuśką? Świnia. Nawet nie wiesz, jak wielka. Ty, odpierdol się! Ty, dziewczyna! Za chwilkę do ciebie zadzwonię i dam ci znać, gdzie znajdziesz Wiktorię. Chodź, kochanie. Zarabianie kasy mnie podnieca. Tak po prostu dałeś naszą kasę temu psychopacie? Nie jest taki głupi, na jakiego wygląda. Nikt nie zwieje agencji.
Okej. Najpierw rozejrzyjmy się, gdzie my tak naprawdę jesteśmy. Wejście główną bramą chyba nie byłoby zbyt słuszne, tym głównym wejściem chodzi mi o to. Tu jest jakiś typo, który pilnuje. Zobaczymy, jak oni na nas zareagują, a tak w ogóle. Może nic nie powiedzą? Patrzcie, nic nie mówią, ale jaja. Myślałem, że będziemy... Otwórz. No nie, jeszcze nie będziemy tam wchodzić. Ja bym chciał jeszcze sobie tutaj pozwiedzać okolice, bo tych okolic tu widzę mamy sporo, jakieś, prawda, ogrody, nie ogrody. Nie wiem, co to jest. O, jaki reflektor. Reflektor. Dobra, pozwiedzajmy sobie... A, teren prywatny. O. A, właśnie przepuściłem hydraulika. Papiery miał w porządku. Ochrona budynku zabezpiecza wszystkie wejścia. Czyli tutaj możemy stać normalnie. No nic, weźmy ten kanister. Oj! Nie wolno ci tu przebywać! Dobra, sorry. Antendy! Wkurzył się trochę, no ale trudno się mówi. Prawda? Cokolwiek nam grozi, to on powinien się martwić. Czyli tędy nie możemy przejść, a jeżeli nie możemy przejść, to chyba powinniśmy. Tutaj jest, widzę, jakiś kanał ściekowy. Ale nie, to nie jest miejsce, którym możemy cokolwiek się prześliznąć. No dobra, no. Nie można, to nie można, to trzeba... z ostrożna. Okej. Patrzę, co tu się dalej tam dzieje. Oj, nie, nie, nie. Nie. Nie wypatrujcie mnie absolutnie. Oj, 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 oj. Nie ma co mnie wypatrywać. Jest jakaś budka? Budka? Czy kibelek? Nie wiem, co to. O, patrzcie, mam jakieś wejście. Tylko, że tam jakiś typo jest. Tu jest jakiś gość kolejny, ale tędy na szczęście chyba nikt nie będzie przychodził. Wydaje mi się. Poszedł. Poszedł, 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 dobra. Oj! Co? No nic. No i co, Mądralo? Myślałeś, że oszukasz takiego... Raczej nie. Dobra. Nic nie zrobiłem, proszę miej serce. Dobra. Dobra, słuchajcie, to chujowa robota. Wiesz, mam ochotę siedzieć tutaj tak bardzo, jak i wy. Zachowajcie czujność. Dowody. No nie, już żejapę. Czekajcie, tu ktoś jest zaalarmowany.
to. Już za chwilę będziesz się darł. Wejdźmy tędy może. Nie udało się niestety bezszelestnie tego załatwić. Dobra. Przebierz mu się szybko. Przebranie, dobra. Przychodzisz do właściwej osoby, zaraz się tym zajmę. Dobra. Idą tam. A ci będą stali. Proszę o wsparcie! Centrala? Dobra. Proszę trzymać się z dala, to dla pana bezpieczeństwa. Dobrze. Aktywujmy. Zadanie wykonane. Czyli co, musimy się udać do wyjścia, tak? Chyba tutaj wyjście. Tu jest wyjście? F1 sprawdzi wynik. 1950, no dobra. O, jak mamy wyjść teraz? Wychodzi na to, że tu jest wyjście. Ale co mam zrobić, jak to nie chce przyjechać? Ta winda cała. Czy cokolwiek to tam jest? Nie do końca rozumiem, w czym jest problem. Skoro misja wykonana, no to powinno udać się wyjść. Tu jest coś. A, to jest kino. To jest kino. No fajnie. Słucham? Ma pan coś do ukrycia? Nie. Nie, nie mam nic do ukrycia. Co ja mogę mieć do ukrycia? Słuchajcie, nie mam nastroju na zabawę. Muszę z kimś pogadać. Odbiór! No nic. Dziwne, że nie możemy tutaj dalej nic zrobić, patrzcie. To jest rozwalone, nie? Ale tutaj powinno nam się dać... coś... nie wiem co. O. Czekajcie, jeszcze wejdę na chwilę w cele. Aha, mamy się dostać do apartamentu Dextera. Dexter będzie oczekiwać mojego przybycia. Dostęp do windy wymaga skanu siatkówki oka szefowej ochrony. O kurczę. Na tyle szalony, by zadrzeć z agencją. Oka szefowej, kurczę. No nieźle. Oni się tu już uspokoili w miarę. No nie wiem, gdzie ta szefowa nawet. Nawet nie mam pojęcia, ale... Cześć. Cześć.
Jak leci? Dobrze, dzięki. Na szczęście w tym przebraniu... O, taśmę żeśmy wzięli. Na szczęście w tym przebraniu możemy spokojnie sobie tutaj, słuchajcie, przebywać, podróżować po różnych pomieszczeniach. Uruchommy projektor. Tu jest ktoś zaalarmowany. Obejdź skaner siatkówki. On się patrzy tutaj. Hej, ty! Co? On mnie widzi? Nie powinien przecież. Wiem, że teren prywatny. Oj, 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 oj. No nie, przyfilował mnie. Przyfilował mnie, no niestety. Sorry, traktory. Już nie mamy problemu. Mamy tu co chwila coś nowego. Czekajcie, tam jeszcze ktoś jest. No pomoc, ratunku, ludzie, musicie mi pomóc. No nie. O jejku, dobra. Broń widoczna. Tak zrobimy. Ale już go nie ma. Trwają poszukiwania. Teraz próbujemy się do windy dostać. Nie wiem, czy to się uda. Broń widoczna. Nie znam cię. Nie rób nic głup... Nawet o tym nie myśl. Jest przebrany. Na pomoc! Musicie mi pomóc! Mam tu chyba zabójstwo. Jeszcze nie. Dobra. Wiejemy. Kamera załatwiona. Pięknie. No i niestety. Panie Dexter, wyłączył kamerę w windzie. Zbliża się. Mogą być kłopoty. Jest. Wiesz, mówią, że bogactwo może być ciężarem, ale jestem gotów go unieść i mówię ci... Noż kurwa, ładny kawał mamony. I w dodatku jest nasza. Jest moja. Masz kup sobie jakąś. Ja pierdolę mnóstwo kasy. Da. Co? Kurwa! To jaki żart? Co trzeba zrobić, żeby zatłuc tego skurwysyna? Ma zdechnąć zaraz. Macie go natychmiast zabić, słyszysz? Możecie to zrobić? Nie, oczywiście nie dacie rady, bo jesteście bandą cholernych cipolągów. Wszystko muszę tu kurwa robić.
Jesus, spokojnie, kurwa, kochanie. Ja pierdolę. W porządku, kochanie. Nic nie jest w porządku. Ten łysy pojeb idzie po moją dupę. Jezu, nie kurwa. Layla ma coś, co zatrzyma każdego faceta. Wiesz, myślę, że faktycznie coś w tym jest. Liczę na ciebie. Aniołku, chodź. Liczę na ciebie. Zajmę się tym. Może nam by się to przebranie przydało, sushi? Myślisz, że mam dysleksję? O Boże! Albo myślisz, że jestem głupi? Pewnie po prostu jestem głupi, tak by powiedziała moja mama, po prostu głupi. Myślisz, że powinienem zrobić test? Jest test na dysleksję? Wow, stary, masz gnata! Ale super! O! Tak to się skończyło. To tylko dostawca sushi. Kto zamawiał sushi? Pani Stockton. Jezu, zabierz to sushi i dopilnuj, żeby panna Stockton nie dostała. I niczego tam nie... Znajdź Lailę. To ja. Zgadza się. Nikogo więcej tu nie było. I sprawdź swoje dyski, serwery, co tam robisz. Następnym razem daj dobre informacje. Broń widoczna. Nie wiem, może schowajmy ją. Tu jakieś drzwi? Oj. No nic, spróbujemy. Podejrzewam, że trzeba będzie wyżej tutaj wejść. Znaleziono Lailę. Czemu wszyscy stoją jak kołki? 47 samodzielnie wymiótł całą ekipę. Oj. Mam rozkaz. Nie popełnijcie tego samego błędu. Dexter nie życzy sobie tu nikogo, rozumiesz? Jak mamy zabezpieczyć wszystkie pokoje, jeśli... Do tego pokoju nie wolno wchodzić, jasne? Aha. Daj spokój. Spójrz prawdzie w oczy. Ten pokój nie będzie już używany. Pan Dexter wciąż ma nadzieję. Jego syn zaginął wiele dni temu. Nazwij to żałobą, czy jak tam chcesz. Ten pokój jest dla niego święty. Jak na tę chwilę nie wolno do niego wchodzić. Oj. Nie, uciekamy. Ciekawe. Ojejku. Bazat, nie ruszaj się! Chwila, spokojnie. Tom, widzę cel, jest już bliżej. Trafił mnie! Nie no. Słabo? Hej, mrucho. Dobra. Ruszać się, mamy przeciwników w okolicy. Ścigamy cel. Uwaga, cel się... No nie, co to ma być? Słabo. Ciekawe, czy tu ktoś wejdzie. Nie wiem, czy dobrze żeśmy zrobili, że tutaj żeśmy weszli. Baza, każcie wszystkim uważać. Straciliśmy człowieka. Słyszeliście coś od innych? Odbiór. Tak jak myślałem. Nie żyje.
podejrzliwość. Dobra. Aktywujmy punkt. Dobra. Uważajcie na pokój. Zrozumiałem. Dobra. Oj, 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 oj. Wracamy. Karta dostępu. Zrozumiano. Centrala, ponieśliśmy straty. Nasza pozycja jest spalona. Prosimy o wskazówki. Weźmy ten bąk. Nie wiem po co. Na tą chwilę, ale spróbujmy. Udaję się do następnego sektora. Dobra. No teraz nie możemy wyjść, bo na wprost mamy aktywność w sektorze. Może ma to związek z tamtym, może nie. Na razie przerywam akcję. Na wprost mamy kolesia. Dobra, teraz może spróbujmy. Obszar zagrożenia. Nie wiem, czy tutaj sensownie by było się przebrać, słuchajcie, ale oni wśród swoich sami to rozpoznają. Mnie moment. Tu jest wyjście na taras. Zrozumiano. Tak jest, dobrze to słyszeć. Przyda nam się każda pomoc. Nie no, to nie ma sensu na taras wychodzić chyba. Gaśnicę możemy wziąć. Dobra. Hej, ty, przyciskam! Znajdź schron. Uważajcie. Tylko pytanie, czy jest sens? Nie, no ja ją zostawię. Tu nie ma już broń widoczna. I teraz musimy czekać, jeszcze wejdę sobie w cele misji znajdź schron. Gęsto obstawiony budynek. Dexter będzie oczekiwać mojego przybycia. Pozbawiłem go syna. No dobra. Czyli to musi być gdzieś na dole. A tu jakaś spluwa fajna. Nie możemy niestety jej podnieść. Nie dajcie się nabrać, co? Trafił mnie, dostałem! Nie ruszaj się! Dobra. Baza, mamy tu trupy. Karetka, szybko, karetka! Za późno. Czy tędy mogę zjechać na dół? Nie. Postarajcie się! Nie możemy. Zrozumiano. To są jakieś drzwi. Coś pana. Słucham. Co widzisz? Może przebierzmy się za tego, ale nie wiem, czy to ma sens. Czy nie będzie gorzej.
Przeszukiwanie. No nic, szukamy, słuchajcie. Chociaż wydaje mi się, że to na tym piętrze gdzieś będzie. No nie, no tutaj apteczka, dobra, weźmy apteczkę. Tu jest, że trzeba kartę dostępu. A nie, mamy kartę, patrzcie. Dobra, udało się. Mamy trupa, zachowuję ostrożność. Dobra. Ale pomieszczenie, patrzcie. Podejrzliwość. Co się dzieje? Hej, potrzebuję pomocy! Odbierz telefon. Layla, ładuj się tutaj. Spieczamy. A ty, ruszaj się do helikoptera. Rozbiję cię na atomy i rozmnożę jak cholerne krówsko. Nie bądź taka zszokowana, dziewczynko. W końcu stworzyli cię w probówce. W moim laboratorium poczujesz jak... Jak w domu. O, nie mów mi, że co, nie wiedziałaś? No, wspaniała sprawa. Łajdaku! Odejdź ode mnie! Koniec misji. Udało się zdobyć równo 27 tysięcy. No i cóż, w tym odcinku byłoby to na tyle. Pozdrawiam serdecznie, dzięki za to, że żeście dotrwali do końca. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Trzymajcie się, cześć!